Mariusz Rumak, szkoleniowiec z Brookbet Termaliki Nieciecza, podsumował transfery oraz okres przygotowawczy. Nowy trener Słoników obiecuje charakter, pasję i zaangażowanie do ostatniej minuty każdego spotkania. Na konferencji trener przedstawiał również nowych zawodników, którzy są wzmocnieniem drużyny. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem, bo jest to dla mnie duże wyróżnienie, że właściciele powierzyli mi ten zespół. Duże wyzwanie. Też patrząc na szatnię, jestem niezmiernie szczęśliwy, że mam tylu dobrych piłkarzy. Jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Oczywiście codziennie rozmawiamy jeszcze o wzmocnieniach, bo ten zespół potrzebuje wzmocnień, ale wiemy, że takie nadejdą. Martwi nas sytuacja z Przemkiem Szarkiem, że tak krótko mogłem się mu przyglądać. Trzymam kciuki, jest częścią zespołu i wierzę, że wróci do nas jeszcze mocniejszy niż jest po rehabilitacji. Cel? Chcemy być mocni, chcemy być lepsi niż w poprzednim sezonie. Tak więc łatwo sobie policzyć, gdzie jest ten cel. Chcemy, żeby co roku Termalika wynikowo była lepszym zespołem i sportowo się rozwijała. Tak, moim celem indywidualnym jest to, żeby zespół poczynił postęp, ale indywidualnie każdy z piłkarzy się rozwinął. Nie było to takie klasyczne okienko transferowe i łatwe dla nas, bo było wiadomo, że decyzja z ogłoszeniem pana trenera troszeczkę się przeciągała. I stąd też przeciągały się pewne sprawy transferowe. Chcieliśmy, żeby to było, wyglądało wszystko i było na współpracy właśnie z trenerem i cieszymy się, że tych chłopaków, których mamy, którzy dołączyli do nas, udało się wywalczyć, powalczyć o nich i udało się ich zakontraktować. Zobaczymy tak naprawdę, czy wyjdę w pierwszym składzie, ale na pewno jak wyjdę na boisko, będę chciał strzelić te bramki, bo wiem, że po to są tutaj ściągane, żeby strzelać, żeby dawać radość kibicom, no i oczywiście drużynie, żebyśmy wygrywali, bo to jest najważniejsze. I tutaj na pewno jedną rzecz mogę obiecać wszystkim ludziom, którzy z nami sympatyzują i chcą nas oglądać, że będziemy walczyli o każdy centymetr boiska, będziemy bić się o każdą piłkę, nie zabraknie nam pasji. Nie możemy obiecać zwycięstw, bo zrobimy wszystko, żeby wygrywać, ale to jest sport. Ale jako zespół na pewno obiecujemy jedno. Charakter, pasję, zaangażowanie i walkę do ostatniej minuty. Nowy sezon Słonie rozpoczną już w niedzielę o godzinie 15:30. W pierwszym meczu zmierzą się z Jagiellonią Białystok.